Następnego dnia wyruszamy do Peterhofu, miasta położonego nad Zatoką Fińską, około 30 km od Petersburga. Jest tu rozległy zespół pałacowo-ogrodowy, założony przez cara Piotra I. Zanim udamy się na zwiedzanie Wielkiego Pałacu, rzut oka na położony u jego stóp zespół fontan, którego centrum stanowi Wielka Kaskada. Po zachodniej stronie Wielkiego Pałacu jest korpus pod herbem. Najważniejszą budowlą zespołu jest Wielki Pałac. Na piętro prowadzą schody galowe. Sala balowa z barokowymi dekoracjami i dwupoziomowymi oknami. Pokój sekretarski. Sala tronowa, największe pomieszczenie w pałacu o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych. Tron, a nad nim portret Katarzyny Wielkiej w mundurze pułkownika na koniu brylancie. Sala audiencyjna. Biała jadalnia. Widok z pałacu na Zatokę Fińską. Gabinet damski. Sypialnia Pawła to ostatnie pomieszczenie w naszej wędrówce po pałacowych komnatach. Korpus cerkiewny po wschodniej stronie Wielkiego Pałacu. Ale to nie pałacowi, lecz fontannom Peterhof zawdzięcza swą sławę. Najefektowniejszym elementem kompleksu pałacowo-ogrodowego jest tak zwana Wielka Kaskada. Jej centralnym elementem jest fontanna Samson rozdzierający paszczę lwa. Z paszczy lwa tryska 20-metrowej wysokości słup wody. Oranżeria carska. W ogrodach pałacowych jest wiele pojedynczych fontan. To tryton walczący ze smokiem. Fontanny zwane rzymskimi.
Kaskada Szachownica. Trzy skrzydlate smoki wyrzucają z wyszczerzonych paszczy strumienie wody. Pomnik Piotra I. Fontanna Słońce. Fontanna Snop w pobliżu pałacu Montplaisir. Fontanna Adam miała przypominać zwiedzającym o tym, że są w prawdziwym raju. Zatoka Fińska. Kanał morski odprowadzający wodę z Wielkiej Kaskady do Zatoki Fińskiej. Wszystkie fontanny Peterhofu zużywają dziennie do 100 tysięcy metrów sześciennych wody. Do parku woda jest doprowadzana z oddalonych o 22 km wzgórz Ropszyńskich. Jeszcze rzut oka na Wielką Kaskadę i Wielki Pałac i udajemy się w dalszą drogę.